Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami A, B, C i D na równanie reakcji chemicznych oznaczonych cyframi od 1 do 4. No i zaczynamy od reakcji pierwszej. Hop! Mamy HCL. Dodać i tu mamy chrom, czyli dajemy CRK. Pyk. Powstaje nam... C R C L. Chrom ma różne wartościowości, ale zakładamy, że chodzi im o tą z trójką, a chlor ma wartościowość 1, bo jest kwacu HCL. Jedenki nie dajemy, trójkę po skosie dodać. Skoro to połączyło nam się z tym, to mamy tutaj wodór, który jest w postaci cząsteczkowej. I wtedy dajemy strzałkę do góry. Ok. Z tej strony mamy trzy chlory, a tutaj dwa wodory. I to łącznie jest w tym. To wtedy robimy. Dajemy tu taką liczbę, która jest podzielna zarówno na to, jak i na to. OK? Czyli damy szóstkę. Bo wtedy tu damy 3 i 3 razy 2 to 6 wodorów. A tutaj damy dwójkę, bo 2 razy 3 to 6 chlorów. Ale dawając tą dwójkę tutaj, również zwiększamy ilość CR. Zatem tutaj dajemy dwójkę. I odgadliśmy A. To CR, CRCL3, czyli chlorek chromu. Ok. Dwa. HCL dodać mangan. Dobra. No to tutaj znów MN łączy nam się z chlorem. Mangan też ma różne wartościowości. Zakładamy, że chodzi o tą dwójkę. Te, naj, te najmniejsze. A tutaj dalej jedynka. Dwójka, no i H2, pyk. Z tej strony mamy dwa wodory, dwa chlory, czyli wystarczy tylko tutaj dać dwójkę. No i odgadliśmy B. Czy jest to chlorek, manganu, dwa. No i tutaj będziemy mieć żelazo, które też ma różne wartościowości. Dodamy najmniejszą, no bo co? Będziemy mieć Fe2Cl, czyli tutaj dwójka i tutaj 2. Zatem C to FeCl2, a to będzie chlorek. Żelaza. 2. Ok. I już ostatnie, czyli czwórka. Kwas plus glin. Glin ma chwała, bo stałą wartościowość, więc tutaj 100% trafień. Glin trzy i CLK, Wartościowość 3 i 1. To wskakuje tu. Hop. H2. I tutaj jest ta sama sytuacja, co było w pierwszym. Tu dajemy szóstkę, to potem tu musimy dać trójkę, żeby była to równe szóstce. Tutaj dajemy dwójkę, żeby to było równe szóstce i tym samym zwiększaliśmy ilość glinu i tu dajemy dwójkę. No to jeszcze tylko co to dodałem, to czyli chlorek glinu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.